Ponownie witamy serdecznie Sylwię Matysiak-Sochę. Dzień dobry. Cześć. Sylwia w poprzednim odcinku opowiadała nam, jak położyła biznes, a dzisiaj jako kobieta sukcesu opowie, jak stworzyła następny biznes. I strasznie się cieszę, że może podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami. I Sylwia, opowiedz nam, co to za biznes, jak się nazywa i czym się teraz zajmujesz? Jest to kreatywność i pasja. Czyli firma się tak nazywa. Tak. Mhm. Projekt, który skupia, który jakby realizuje, kreuje nowe pomysły, oryginalne pomysły, rozwiązania, które mają ulepszyć, upiększyć nasze życie. Co to jest? Bo dalej nie wiem. Targi. Tak pięknie powiedziane. Targi, ale nie są to zwykłe targi. Nie są to targi, które idziesz sobie wszędzie, gdzie tylko możesz. Mhm. Tylko to są targi, które mają swój wyróżnik. Mhm. Czym się wyróżniacie? Na przykład na takich targach możesz spotkać bardzo fajne kobiety, są spotkania motywujące, są konferencje, warsztaty, szkolenia. Na naszych targach pojawiają się celebryci, zbieramy fundusze na fundację, na przykład ostatnio na fundację Wybłaszczyka Kogo. Możesz spotkać blogerów, którzy fajnie urządzają wnętrza. Takich firm jak twoja jest trochę na rynku. Jest sporo. No dobrze, to powiedz mi, czym się wyróżniacie? Generalnie uciekamy przed konkurencją i za każdym razem wymyślamy jakiś nowy koncept. Mhm. Na przykład tym, czym się wyróżniłyśmy ostatnio, było to połączenie targów mody i designu. Nie było tego wcześniej. Okay, czyli pod mianownikiem designu spotkali się wystawcy produkujący biżuterię, meble, dekoracje wnętrz. Jest duże zainteresowanie tego typu ofertą na rynku, ale ja pytam Ciebie jako klient, czy dużo ludzi przychodzi, czy dużo ludzi korzysta, kupuje na takich targach, wiesz, to co wystawcy oferują? I zabyło bardzo dużo ludzi. Ostatnia edycja to było około 15 tysięcy osób przez dwa dni. A jak myślisz sobie, dlaczego? Przecież są centra handlowe, ja wszystko mogę kupić w centrach handlowych, są ulice handlowe w Warszawie, gdzie kupię każdą rzecz prawie od producentów polskich. Po co ludzie przychodzą na takie targi? Po pierwsze, bardzo wielu wystawców to są polscy wystawcy, w większości, chociaż też byli zagraniczni wystawcy. Masz coś, co jest wyprodukowane w Polsce, a nie jest to chiński produkt. Po drugie, jest to coś nieszablonowego, coś oryginalnego, niemasowego. No i to jest chyba ten klucz taki trochę, tak? Myślę, że tak. Okej, powiedz mi, bo wracając do Twojego biznesu, który położyłaś, czego się nauczyłaś w tym biznesie pierwszy, który nie wyszedł? Co Ci pomaga teraz w byciu lepszym przedsiębiorcą, w byciu lepszą bizneswoman, prowadząc ten drugi biznes? Przede wszystkim inaczej kalkuluję koszta. Zaczynam zakładać poduszkę bezpieczeństwa, czyli przewiduję to, że jest bardzo dużo zmiennych na rynku i zakładam dodatkowy jakby taki pułap. Czyli zakłada, że coś Cię będzie kosztowało więcej niż rzeczywiście teraz kalkulujesz, tak, masz wiedzę na dzień dzisiejszy, tak, że będzie kosztowało tyle. Dobra, to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Czego Cię nauczyła ta Twoja pierwsza firma? Inaczej profiluję klienta. Czyli wiesz, do kogo teraz już z usługami czy z produktem wychodzisz, tak? Kto jest Twoim klientem? Za każdym razem, każda impreza ma innego klienta. To jest trudne chyba, co? To jest bardzo trudne. Natomiast profilując, robiąc jakąś, tworząc jakąś imprezę, przewidujemy, w jakich mediach dany klient mógłby o niej się dowiedzieć. Pobierz klient, kto będzie moim klientem, a potem się dobieram w ten sposób wystawców. Jakby nie gubię się w tym, tak? Nie ma tutaj... Nie komunikujesz do wszystkich, tak? Bo wtedy to już jest masa pieniędzy potrzebna. Nie jest to nisza, a Ty lubisz być wizjonerką i lubisz mieć projekty niepowtarzalne. Gdzie tu jest ta możliwość ekspresji swojej, Twojej na to, żeby to było niepowtarzalne? Czy ten Wasz biznes jest powtarzalny, czy nie? On jest powtarzalny, natomiast my za każdym razem staramy się czymś wyróżnić. Czyli jest jakiś jeden element, typu jakaś atrakcja. Nie było wcześniej targów w plenerze, my zaczęłyśmy robić targi w plenerze dla dzieci na przykład. Połączyłyśmy elementy, które tak naprawdę do siebie nie pasowały. Zaprosiłyśmy blogerów na nasze targi. Czyli trochę eksperymentujecie. Eksperymentujemy, ale z drugiej strony nie tak, żeby jakby bezpiecznie ryzykować. Bezpiecznie ryzykujemy. Okay, dobrze. A powiedz mi, no bo tak, firma się rozwija, wiem, że zarabiacie, wiem, że bardzo się kręci ten biznes, ale powiedz mi o takich trzech słabych stronach tego biznesu. Nie dokładam do biznesu, ale
muszę bardziej, więcej czasu poświęcać na szukanie środków z zewnątrz. Czyli sponsorów. Na pozyskanie partnerów, sponsorów. Dokładnie. Czyli każdy nowy projekt to jest pozyskiwanie sponsorów? Zrobienie takiego projektu, takiego konceptu nie ma szans bez środków z zewnątrz. Powiedz mi, a konkurencja? Konkurencja nas kopiuje bardzo często, więc my cały czas uciekamy. Uciekamy im i szukamy nowych wyróżników. Okej, czyli to, że masz konkurencję, powoduje, że musisz być oryginalna. Wracam z pytaniem do Sylwii, czego nauczyła Cię ta porażka przy nieudanym projekcie pierwszego biznesu? Sylwia, mimo tego, że Ci nie wyszło, mimo tego, że położyłaś pierwszy biznes, decydowałaś się na założenie drugiego biznesu. Dlaczego? No wiesz, Ty jesteś wyjątkowym przykładem, bo ja nie znam kobiet, które po pierwszym położonym biznesie otworzyłyby następny biznes, bo jest ta blokada jednak w głowie gdzieś, nie? Wiesz co, ale ja bardzo chciałam otworzyć swoją firmę, swoją działalność i tak bardzo do tego dążyłam. Miałam szczęście, bo spotkałam osobę, bratnią duszę, osobę zupełnie obcą, ale tak bardzo podobną do mnie, która tak samo jakby poświęca się swojej pasji, że to musiało się udać. Słuchajcie, każde takie spotkanie dla mnie jest też fajnym doświadczeniem, ponieważ przypomina mi, że tak naprawdę, żeby coś w życiu zrobić, trzeba mieć naprawdę dużą determinację i chcieć to zrobić. I Sylwia jest super przykładem tego.